Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym dniu z życia pośrednika. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowe dlatego, że tak za często nie wybieram się do Polski, za często nie uczestniczę w jakichś imprezach typu targi, konferencje i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku, w listopadzie, też końcem listopada uczestniczyłam w konferencji o inwestycjach międzynarodowych. A w tym roku, tak na ostatni moment, gdzieś tam kolega znajomy mi podpowiedział, mówi: Ania, słuchaj, są targi turystyczne. Turystyczne? No ja w nieruchomościach. Ale z drugiej strony stwierdziliśmy, że przecież mamy wycieczkę inwestycyjną. A skoro mamy wycieczkę inwestycyjną, no to troszeczkę zahacza to o temat turystyki. Dlatego moi drodzy, już niedługo, bo 23 listopada, 23, 24, 25, te trzy dni mamy okazję zobaczyć się, spotkać na hali targowej Ptak w Warszawie. Zapraszam Was bardzo. Jeżeli macie ochotę porozmawiać o obecnej sytuacji na rynku nieruchomości, o tym, jak zapowiada się kolejne 2 do 5 lat, bo powiedzmy, że na tyle jesteśmy w stanie gdzieś tam prognozować tę sytuację, oczywiście na podstawie tego, co obserwujemy na rynkach ościennych, na przykład na podstawie tego, co dzieje się w tym momencie w Dubaju. I co za chwilę będzie się działo w Dubaju i jak to odbije się, albo jak to wpłynie na rynek tutaj w Alanii i w Turcji, nie tylko w Alanii. Także moi drodzy, na pewno jestem przekonana, że będzie ciekawie. Myślę, że będziemy mieli sporo, sporo tematów do poruszenia i oprócz tego, że jesteśmy dostępni przez te 3 dni od godziny 10 do godziny 17, to 24 listopada stwierdziliśmy, że przygotujemy dla Was taką godzinną, powiedzmy godzinny wykład, godzinną konferencję, panel dyskusyjny, jak zwał, tak zwał, czyli godzinę czasu, gdzie będziemy troszeczkę Wam opowiadać o obecnej sytuacji, ale gdzie też będziemy mieli gościa specjalnego, a to już niespodzianka, i gdzie będziecie mogli po prostu z nami porozmawiać. Mówię z nami w liczbie mnogiej. Co prawda z naszej firmy będę ja, ale będą też osoby, które mieszkają w Turcji albo które mają bardzo, bardzo dużo do czynienia z Turcją i znają Turcję. Także mam nadzieję, że skorzystacie z tej okazji, mam nadzieję, że tam się spotkamy. Bardzo ważna rzecz, jeżeli macie ochotę podjechać wtedy do Warszawy, to dajcie mi znać wcześniej, tak najlepiej do poniedziałku, czyli do 20. pierwszego, ewentualnie do 22, żebym miała czas wygenerować Wam bezpłatne wejściówki, ewentualnie wyślę Wam linka, żebyście sobie je sami wygenerowali, no bo jak nie, no wiadomo, trzeba będzie zapłacić za wejściówkę, ale myślę, że po co, skoro mamy możliwość bezpłatnych wejściówek. A co jeszcze? Mam nadzieję, że temat wycieczki inwestycyjnej, który tam zostanie na tym panelu dyskusyjnym poruszony i dokładnie sobie porozmawiamy o tym, jak to wygląda i czego możecie się spodziewać, będzie dla Was interesującym tematem, dlatego liczę na Waszą obecność i liczę na to, że coś fajnego z tego wyniknie. Wiadomo, że na targi jedzie się po to, żeby, nie wiem, brzydko to zabrzmi, złapać klienta. Nie wiem, ja powiem Wam tak, bardzo chętnie dzielę się swoją wiedzą, a jeszcze jest mi przyjemniej, jeżeli w wyniku podzielenia się tą wiedzą ktoś przychodzi i mówi: Pani Aniu, okej, ja teraz już to lepiej rozumiem, albo jest to dla mnie temat interesujący, chcę. Tak? To wiadomo, że wtedy będzie mi jeszcze przyjemniej, tak? Natomiast nie podchodzę do tego tematu tak, że teraz ja tutaj jadę i po prostu jak przynajmniej z 5 klientów mi nie podejmie decyzję o zakupach, to będzie czas stracony. Nie, wyjazd do Polski nigdy nie jest czasem straconym dla mnie, także mam nadzieję, że i sama atmosfera targów, i sama możliwość spotkania się z ludźmi, porozmawiania, podzielenia się doświadczeniami będzie czymś mega, mega fajnym. A oprócz tego oczywiście jadę odwiedzić tatę przy okazji, i siostrę, i brata, i ekipę w Polsce. Także myślę, że w ogóle pod tym kątem to już będzie mega fajnie. O, wiecie co? Skoro w zeszłym roku byłam na tej konferencji o inwestycjach, w tym roku targi, to teraz mi przyszło do głowy, że może na przyszły rok, na listopad, już by coś zaplanować. Będziemy się rozglądać, tak? Bo letnie wyjazdy to tak jakby trochę za mało. Ten zimowy mógłby być całkiem, całkiem już wpisany w kalendarz wyjazdów do Polski na stałe. To mi się podoba. Kochani, nie będę dzisiaj przynudzała, dlatego że ostatnio znajomy mi powiedział,
że mam za długie filmy, że za dużo gadam, że ludzie nie mają siły i cierpliwości tego słuchać. Także, słuchajcie, zadaję wam pytanie i proszę o szczerą, uczciwą odpowiedź. Jak to jest z wami? Czy rzeczywiście wolicie, żebym rzuciła temat i porozmawiała 5-10 minut max? Czy wolicie, jak robię wywody od każdej strony, z góry, z dołu, wiecie, z przeszłości, z teraźniejszości, w przyszłość wychodzę i różne takie rzeczy? Powiedzcie mi, pokochani, żebym wiedziała, no bo ja wiem, że algorytmy i tak dalej, to wszystko jest ważne. Ja wiem, że w ogóle powinnam zawsze być w mega humorze, w mega nastroju i pięknie wyglądać i wtedy dopiero nagrywać taki film. No ale życie jest życiem. Ja tam akurat wam ściemniać nie będę. Nie zawsze jestem w super nastroju, nie zawsze jestem w świetnym humorze, ale myślę, że do tego nie trzeba ściemniać. Po prostu samo życie. I nie do końca się wpisuję chyba w te schematy youtuberki, która miałaby właśnie być anielsko zadowolona, super zdrowa i zawsze uśmiechnięta i sprzedająca po prostu towar bez względu na to, co jest i jak jest. No nie. Czasami sami wiecie, jak jest właśnie. Jest różnie, tak? Jest różnie, a idziemy do przodu, wykonujemy swoje obowiązki, wykonujemy swoje zobowiązania, jakieś tam prace i pomysły realizujemy i czasami jest mega fajnie i mega zabawnie i mega przyjemnie, a innym razem jest mniej zabawnie albo w ogóle nie jest do śmiechu. Natomiast ja osobiście będę, znaczy cenię sobie wasze zdanie, tak? Czytam zawsze te wasze komentarze. Więc powiedzcie mi, podpowiedzcie mi, co wolicie. Czy wolicie na przykład takie krótkie 10, maksymalnie 15-minutowe filmiki? Czy na przykład coś takiego jak ten filmik, czyli niecałe 10 minutek, szybko, krótko, zwięźle i na temat i koniec. I temat targów, opowiadamy tylko o targach i idziemy dalej. Czy wolicie, żeby właśnie podchodzić do tematów bardziej analitycznie i rozwijać się i gdzieś tam te 20-30 minut gadać? Czekam na wasze opinie. Czekam po pierwsze na opinie, a po drugie deszcz się zaczął, więc jak widzicie na załączonym obrazku, tam kapie sobie, więc się wyłączam, bo mikrofon pewnie nie będzie tak fajnie teraz odbierał, w sensie będzie bardziej słuchać deszcz niż mnie. Nie wiem, zobaczymy. Kochani, widzimy się 23, 24, 25, 24, godzina 13, hala targowa, sala konferencyjna numer 3. Czekam na wasze zgłoszenia, imię, nazwisko, adres e-mail. Wysyłajcie na nasz adres mailowy anna.gog@mieszkanieturcja.pl i w ten sposób wygenerujemy wam bezpłatne wyjściówki, a ja w ten sposób będę wiedziała, ilu osób, na ile osób mam się przygotowywać i jak sobie grafik ułożyć. Tak? No, do zobaczenia. Miłej niedzieli, wszystkiego dobrego.